Bonus BGC, dzień dobry. Już witam, cześć, siema. Widać, że przygotowanie całkiem dobre, przynajmniej trening medialny nieźle ci poszedł. Zadowolony? Zadowolony jestem, tak, wiesz, mała mata trochę tam na tym środku, nie było się jak pokręcić, chcieliśmy się trochę pokręcić lewo, prawo, ale musieliśmy w miejscu po prostu stać, no bo warunki tak do końca nie pozwalały, ale mówię, ja jestem świetnie przygotowany, fajnie to wyglądało, zrobiłem fajną rozgrzewkę, mam pełen luz totalny, jutro jest walka, wchodzę 28 do hali Ergo Arena i po prostu wygrywam tą walkę. Ja jestem pewny siebie. Wiadomo, tam może się wszystko zdarzyć, bo to jest MMA, ale jestem świetnie przygotowany. Nie? I pełen szacunek oczywiście od razu powiem do Japczana, bo chłopak też ma mega jaja, że po prostu totalny amator. Ja już trochę tych walk miałem, mam jakieś tam obycie, jestem silnym facetem, on jest trochę ode mnie cięższy. Mógłbym zjechać trochę mniej, tak naprawdę mógłbym mieć 95 kilo, ale mam 101, mój przeciwnik ma 111,5, ponad 10 kilo jest cięższy ode mnie. Jestem świetnie przygotowany i wchodzę po swoje. Widziałem dzisiaj ten boks z Grzegorzem Konikiem, tak? Dobrze mówię? Z Marcinem Konikiem. Marcinem Konikiem, tak, przepraszam. Tak. Twoim trenerem i to nieźle wyglądało, ale widziałem też te niskie kopnięcia dołożyłeś. To jest jakiś plan, pokaz na walkę, cokolwiek? Nie, właśnie chodzi o to, że dzisiaj nic nie pokazaliśmy tak naprawdę, bo nie chcieliśmy nic pokazywać. Po prostu, wiesz, lewy, prawy, prosty, bez żadnych tam nie wiadomo jakich kombinacji. Dodatkowo tylko był prawą nogą low kick bity, nie? I to tak, wszystko. Tak, tak. Nawet mówię, ani obalania, ani sierpów nie robiliśmy, nic. Te kolana jeszcze tam były dzisiaj tam pokazane. Pokazywaliśmy po prostu to, co chcemy, żeby Japczan zobaczył, nie? Słuchaj, Japczan, zrobiło coś na tobie wrażenie ze spotkania z nim, z face to face, to wszystko, co już przeszedłeś, bo już robiliście to nie pierwszy raz dzisiaj, czy totalnie jesteś wyłączony z emocji? Ja jestem wyłączony dzisiaj właśnie z emocji, ale mówię, no... Jak stałem face to face z Japczanem, no to widziałem, wiadomo, on tam się uśmiecha, tu jakiś ten, żeby też o tym nie myśleć, nie? Ja tak miałem też na początku, nie? Że była presja oczywiście i tak dalej i starałem się po prostu chodzić uśmiechnięty, żeby po prostu nie dawać po sobie znać, że jest jakaś tam nerwica w środku, nie? Więc mówię, Japczan jest pewnie też świetnie przygotowany do tej walki, ciężko trenował też, że bardzo dużo schudł tak naprawdę, za to szacunek, ale mówię, jutro muszę wykonać swoją pracę, wchodzę do oktagonu Ergo Areny, już tam byłem 2 lata temu, miałem walkę wieczoru z Marcinem Neumannem, niestety się nie udało, ale teraz przepracowałem te 2 lata ostatnie, gdzie nie walczyłem, świetnie ten okres przygotowawczy, no i wchodzę jak po swoje, nie? Z pucharem wracamy do Poznania, później do Obornik Wielkopolski. Tak naprawdę, ja tak patrząc i obserwując twoją postać, twoją społeczność też, ty jesteś człowiekiem, który w pewien sposób jest inspiracją, czy powiedzmy ludzie kibicują ci na tej zasadzie, że zszedłeś z tych odmętów twoich wcześniejszych, doszedłeś do takiej całkiem niezłej formy, faceta, który po pierwsze jest już w tej chwili ogarnięty, dość dobrze się wypowiada, tak, ludzie, no wiesz, ludzie ja cię mam doceniają. Rodzinę, mam... Nie, nie, chciałem tylko zapytać, czy ty czujesz taką odpowiedzialność, że wobec tych ludzi... Wiesz co, ja wiem, że jestem motywacją dla tych młodych ludzi, bo bardzo dużo dostaję tak naprawdę komentarzy miłych w prywatnych wiadomościach, że szacun, bonus, bo tak naprawdę z niczego stało się coś niesamowitego, tak? Wiesz, ja mam bardzo duże ambicje, tak? Bardzo, bardzo duże ambicje. Ja tu chcę mocne nazwiska, mocne walki chcę dawać, chcę być coraz lepszy technicznie, trenować, być cały czas w gazie, bo ja to kocham. Ja kocham sport, kocham MMA i dlatego się biję i tyle. Wspomnienia wróciły, bo byliśmy tutaj parę lat temu, pamiętam tą scenę, pamiętam to wszystko, pamiętam też później twój pojedynek z Marcinem Neumannem. Wiesz, gdzieś... nieprzyjemna sytuacja była przed samą walką z Marcinem Neumannem, pewnie wiesz o co chodzi. Wiesz, gdyby nie było tej sytuacji, no to wiesz, z inną głową bym pewnie wszedł do tej walki, ale miałem gdzieś po prostu w głowie to, bo dla mnie rodzina jest najważniejsza. Dla mnie moja kobieta i tak dalej, syn. To jest najważniejsze, co może być, a jeżeli takie zachowanie było, jakie było tam na walce z Marcinem Neumannem przed walką, przy tym wejściu i tak dalej, no wiesz, poczułem się... Zlekceważony? No słabe to było. To było strasznie słabe. Ja jako gwiazda tamtej federacji, kobieta nie mogła być wpuszczona na teren hali. To było słabe, to było strasznie słabe. Nie mogła ze mną wejść, nie? A wyjaśniłeś to dlaczego? Wiesz co, nie wyjaśniałem, po prostu jestem tutaj, gdzie jestem i się cieszę, że tutaj jestem.
I my też się cieszymy, kibice się cieszą. Oglądajcie jutro pojedynek Bonusa BGC z Jabczanem. Wygra lepszy. No a ten facet będzie nadal inspiracją, bo doszedł, ma poziom, reprezentuje poziom sportowy jak na amatora. Całkiem niezły dzisiaj zaprezentowaliście. Co? Życzę jutro powodzenia, żeby nikomu się nic nie stało. Dziękuję bardzo. Dzięki. Bonus.